Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekona. Niechaj się niczego nie boi, gdy święty... Otóż mam na imię Szymon. Jestem w związku małżeńskim z moją kochaną żoną Ewą. Pan Bóg obdarzył nas czwórką dzieci. Mamy taki ciekawy przekrój, bo najmłodsze dziecko ma 7 lat. Nie 7. 7 lat. 6 lat, przepraszam. 6 lat, potem 8, potem 12 i 13. Jestem prawdziwym ojcem, więc po prostu mam problem czasami z tymi rocznikami. Cóż jeszcze? Z zawodu jestem ogrodnikiem. Mieszkam w swoim ogrodzie. Jest to zawód wykonywany, można powiedzieć, z dziada, pradziada. I ksiądz Andrzej poprosił, żebym coś tu kilka słów powiedział o świętym Józefie. Tak ważnym patronie i osobie, która jest, tak jak tutaj ten święty Józef, który stoi na tym stole, mały, ale wielki. I z radością na to przystałem, ponieważ święty Józef w moim życiu odgrywa wielką rolę. Im dłużej żyję, tym bardziej go odkrywam i jego charyzmaty docierają do mnie. I mam nadzieję, że te kilka chwil spędzonych razem pozwoli wam też odkryć nowe wymiary tej pięknej postaci, tego cudownego świętego, który jest patronem naszego Kościoła. Dlaczego jest mi bliski święty Józef? No jest kilka takich powodów, dla których odczuwam tą specjalną bliskość. No, takie... I wszystkie płyną z mojego życia. No, po pierwsze, jest małżonkiem, co jest niesamowitą przygodą i wyzwaniem. Jest ojcem, czyli jest ojcem, wychowywał i też nauczał i pokazywał Panu Jezusowi, jaki jest ojciec. Nauczył go modlitwy, prowadził go na pielgrzymki do miejsca świętego, do świątyni. Ofiarował go, tutaj trochę może nie jest to chronologicznie opowiedziane, ale tych jego czynności związanych, wypływających z ojcostwa jest bardzo dużo i jest to dla mnie też przykład, no bo w współczesnym świecie jednak mężczyźni obstawiają te ostatnie ławki w kościele, a częstokroć w ogóle nie docierają na mszę. Więc ojciec jest oddany Bogu. Wszystkim, co robił, szukał woli Ojca. I od samego początku, kiedy pojawia się na kartach Ewangelii, można powiedzieć, że jest osobą, która nasłuchuje cały czas. Nasłuchuje i próbuje w rzeczywistości też odczytać to, dokąd pójść, co zrobić. I jest posłuszny. Oddany i posłuszny. Mówimy teraz o ideałach i o rzeczach, które są tak naprawdę z najwyższej półki, ale właśnie w zetknięciu ze świętymi mamy prawo to obserwować. Nie powinno nas to też paraliżować, że po prostu święty Józef był tak doskonały. Mnie to zupełnie nie paraliżuje, wręcz przeciwnie, jakby jest to całkiem ludzkie. On był niesamowicie namaszczony i jest stąd płynie siła jego przekazu tej osoby. Dlatego myślę, że aspekt ojcostwa, aspekt bycia mężem, aspekt wychowawczy, no i oczywiście jeszcze aspekt posługi, co też jest ostatnio bardzo często podnoszone w Kościele. Mówi się nawet o służebności. To święty Józef wypełniał przez całe życie i nie szukając poklasku, oddając całą swoją siłę, całą swoją wolę Bogu, wypełniał właściwie wszystkie przykazania. Można powiedzieć, że to też jest imponujące, w jakiej cichości, w jakiej pokorze przeżyć całe życie, mając świadomość, że jest niezbędny. I że ta niezbędność musi być oparta na posłuszeństwie i wtedy będzie dopiero owocna. Co nowego zobaczyłem w świętym Józefie. I ojciec umiłowany to jest
taka cecha świętego Józefa, można powiedzieć, już teraz, w tym czasie obecna. Jakby, że Kościół, wierni kierują się do niego jako do orędownika, jako do człowieka, który przewodzi w ten sposób, że jest i wstawiennikiem, i jest orędownikiem, no i jest przykładem oczywiście. I taką zupełną nowością, którą niedawno odkryłem z racji tego roku świętego Józefa, jest to, że jest on porównany przez papieża do osoby Józefa Egipskiego. I tu jest jakaś taka typowa franciszkowa intuicja, że nie mówi tego tak wprost, że wyławia coś, co właściwie jest cały czas jeszcze zakryte. Papież przywołuje te słowa Faraona, który mówi: idźcie do Józefa, przekierowując braci Józefa, którzy z powodu już odczuwalnego głodu właściwie i biedy przychodzą do Faraona. Faraon z całkowitym spokojem przekierowuje ich do Józefa. I w tym odczytuję taki właśnie taką figurę tego, abyśmy my w życiu codziennym też odwoływali się do świętego Józefa. Wtedy, kiedy jako mężczyźni mamy do czynienia, no powiedzmy, z pokusami różnymi rodzaju, bo to może być, no może być wiele. To wszystko zależy, kto w czym jest słaby, to w tym niech szuka u świętego Józefa pomocy. Niech idzie do niego i na pewno się nie zawiedzie, bo tak potężny patron, który całe ciało Kościoła, całe ciało mistyczne Chrystusa ogarnia swoim stawiennictwem, na pewno o tym najmniejszym członku nie zapomni, a wręcz przeciwnie, ten jeden słaby członek będzie z wielką siłą i z wielką mocą się wstawiał i wypraszał o potrzebne łaski. Tak jak właśnie ten Józef egipski też jest tu chyba przywołany też w kontekście miłosierdzia, ponieważ mógłby przecież postąpić zupełnie inaczej. Mógłby zemścić się na swoich braciach, ale on nie. On postąpił w sposób zupełnie właśnie tak jak można powiedzieć miłosierny Samarytanin. Przygarnął ich, a jeszcze nieustannie dopytując się o ojca, co też jest dla nas takim sygnałem, że ten święty Józef zawsze z chęcią doprowadzi nas do ojca i zawsze będzie zachęcał nas do tego, żebyśmy zadawali sobie to pytanie, jaka jest wola ojca.